Wojsko w Trzciańcu szkoli się z taktyki. Mamy zagadnienia natarcie, obrona, marsz ubezpieczony. I my, jako pierwszy batalion strzelców podhalańskich, jesteśmy tutaj po to, żeby swoim doświadczeniem, którym żeśmy zdobyli na misjach, po prostu szkolić tą młodzież, która chce tutaj uczestniczyć w tych zajęciach. Ty wchodzisz, trzymasz już ten sektor, wchodzisz, trudnujesz się, masz, idziesz, który jest najbardziej trudny, teraz ta persona, okej? Trójka, jedynkę i trójkę do tego, żeby się podsuwała, które tak, zgoda, ty tak samo. Działamy, powoli wchodzimy. Przechodzisz tu, ty przechodzisz w to miejsce, które jest jak najbliższy. Nie, stoi. Zrównujecie się, tak? Trzymasz ten sektor, tak? Ostatni dołączają. Powoli. Na zgrupowanie poligonowym jednostek strzeleckich na ośrodku szkolenia górskiego w Trzciańcu. Działamy na kilku różnych blokach szkoleniowych, między innymi na bloku działań na terenie zurbanizowanym i na bloku szkolenia podstawowego. Tutaj w tym momencie jesteśmy właśnie na terenie ośrodka, w którym ćwiczymy na terenie zurbanizowanym i naszym zadaniem jest tutaj przekazywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i eliminacja błędów, jeśli chodzi o wykonywanie procedur taktycznych polegających na wejściu do budynków, dominacji pomieszczeń i bezpiecznego postępowania w sytuacjach taktycznych właśnie związanych z terenem zurbanizowanym. Chcą nam instruktorzy jak najwięcej przekazać, więc jest to bardzo skondensowane ćwiczenie, bardzo wiele różnych taktyk, bo to jest czy to dominacja budynku, klatki schodowej, no najróżniejsze inne elementy, więc idzie dobrze. Jest najważniejsze jest, że osoby, które tutaj są, to są osoby, które chcą to robić i nikogo tutaj nie trzeba gonić, zmuszać i na nikim wymuszać dyscypliny. Każdy z nas jest najzwyczajniej w świecie zdyscyplinowany, wiemy po co tu przyjechaliśmy i robimy to, aby również uczyć innych. Mamy w naszym związku osoby, które zaczęły karierę w wieku kilkunastu lat, jeszcze w gimnazjum, będąc tak zwanymi orlętami. Później przeszły do strzelca, a w tej chwili są zawodowymi żołnierzami. Otwórz rękę, zamknij rękę i wrzuć rękę. Wrzuć, nie wkładaj, tylko wrzuć. Ona ma sobie wskoczyć, ona się zostanie wprowadzona sama. Następnie rękę kładziesz na górę i przesuwasz do przodu. Palec na języku spustowym, ściągamy język spustowy, strzał. Jeśli chodzi o strzelby, strzelby przeładowują, reszta nie. Strzał. 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 Szkolenie przebiega przy udziale 1 Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Dzięki ich wielkiemu wsparciu zarówno w instruktorach, jak i sprzęt niezbędny do realizacji zadań oraz środek transportu to szkolenie przebiega na dosyć wysokim poziomie. Muszę powiedzieć, że celem tego szkolenia było zgrywanie pododdziałów, zwłaszcza drużyn i plutonów, w wyznaczonych zadaniach. Szkolenie trzydniowe i to dłuższe, czyli 14-dniowe, ma swoje oczywiście wady i zalety. To trzydniowe ma ten plus, że większość osób bez problemu wygospodaruje sobie wolny weekend, czyli piątek, sobotę i niedzielę. I na tych szkoleniach obserwujemy bardzo dużą frekwencję. Nawet wśród osób pracujących, uczących się. Natomiast szkolenie z kolei 14-dniowe o wiele bardziej integruje cały zespół,
z uwagi na dłuższy czas. Natomiast no, jest to ograniczenie czasowe dla niektórych osób, które muszą dosyć się nagimnastykować, aby sobie te 14 dni pod rząd wygospodarować wolnego. Użyć środków pod ręką, czyli trawa, krzaczki. Macie wyglądać jak otoczenie. Jestem już 2 lata w Strzelcu, jest bardzo fajnie, każdemu polecam tą szkołę. Oczywiście jest ciężko na obozach, na które jeździmy bardzo często. Jest ciężko, ale można się wiele nauczyć. Znaczy też śpimy jak jest minusowa temperatura, śpimy w lesie. No, to jest to, czego tak naprawdę szukałam. Wystarczy popatrzeć na strzelców, żeby zauważyć, że po prostu świetnie się tutaj bawią. Mimo tego, że są zmęczeni, brudni, to po prostu czerpią z tego satysfakcję i są zadowoleni. Pada deszcz, zimno, wieje wiatr, mimo to nie przerywamy szkoleń, zawsze jesteśmy przygotowani na wszystkie ewentualności. Zajęcia odbywają się normalnie. Zajęcia tutaj są bardzo przyjemne, bo na początku miałam zajęcia z robienia pułapek. Robiliśmy pułapki z min, z granatów, takie ciekawe rzeczy, naprawdę. To, co mnie naprawdę interesuje. Potem zakopywaliśmy miny, okopy, to przy właśnie kopaniu troszkę sobie zahaczyłam o tą łopatkę i tak wyszło, że troszkę się skaleczyłam. Potem przyszliśmy właśnie tutaj na ASG i sobie postrzelałam chwilkę. To naprawdę przyjemne zajęcie. Przyszłość. Planuję ją dalej z właśnie wojskiem, policją. I to jest fajne, ile jest ciekawych ludzi można poznać, ile można się nauczyć. To jest takie też można, że do charakteru. To kształtuje charakter i to bardzo. Wiele rzeczy, które są nieistotne, przestają faktycznie zmieniają to znaczenie. Jakiś telefon, tak jak tutaj nie mamy zasięgu. A w domu cały czas telefon, komputer. Tutaj jesteśmy razem i się nie nudzimy nigdy. To, czego dzisiaj się uczymy, na pewno nie wystarczy. To jest tak, że szkolić należy się zawsze i w myśl słów Józefa Piłsudskiego, że kto zwyciężył i spoczął na laurach, podnosi klęskę, więc my nie możemy spoczywać na laurach, nawet gdybyśmy umieli, można powiedzieć, lepiej od instruktorów, to tylko do jakiegoś czasu, ponieważ technika idzie naprzód i wszystko się tak naprawdę zmienia, więc tak naprawdę człowiek zawsze musi się szkolić w tym, aby być zawsze aktualnie dobry. Musimy się szkolić raz, że to jest pasja, a pasja ma to do siebie, że jednak nakłada na człowieka to, że człowiek jednak chce, musi gdzieś tam pojechać, coś robić, ale dwa, to też jest pewne przyjaźnie, odpowiedzialność za zespół, za kolegów, także wiadomo, że zespół jedzie, no to jadą wszyscy. Thank you.
strzelcy cały czas się szkolą, dlatego że cały czas mamy napływ młodych ludzi. Wiadomo jest, że jest to okres przygotowawczy i potem nasi wychowankowie podejmują albo służbę w Wojsku Polskim, bo mamy własnych wychowanków, którzy tutaj dokładnie są nie dość, że żołnierzami zawodowymi, to również i instruktorami na punktach. Niektórzy z nich są oficerami, bo aż trzech naszych oficerów pełni rolę instruktorów. Mamy też podoficerów, więc widocznie to jest uzupełnienie tych wszystkich działań. Wiadomym jest, że nasi strzelcy też uczestniczą, a właściwie próbują, nie wiem jak to nazwać, co jest teraz obrona terytorialna. A więc nasi strzelcy do obrony terytorialnej zostają zaproszeni przez dowództwo i o ile wiem, część z nich składa swój akces. Zarówno miłość do ogólnie służb mundurowych, patriotyzm, ale też i chęć przeżycia pewnej przygody, nawiązania nowych przyjaźni, podniesienia własnej kondycji fizycznej, zdobycia nowych umiejętności przyciąga do strzelca coraz to większe rzesze młodych ludzi.